Powitać tutaj w naszym gronie naszego kolegę Jarosława Porwicha, bo jest to dział Solidarności, który będzie nam bliski przez to, co robił w swoim życiu i przez to, co zamierza robić. Chce być z nami wolny i solidarny. Bardzo cię proszę, Jarku, o głos. Szanowni Państwo, podjąłem decyzję o przystąpieniu do koła poselskiego Wolni i Solidarni. Jestem dumny, że będę mógł współpracować z marszałkiem Kornelem Morawieckim. Jest to człowiek Solidarności Walczącej, który całe życie poświęcił dla Polski. Ja byłem człowiekiem Solidarności, jestem człowiekiem Solidarności i będę człowiekiem Solidarności. I mam nadzieję, że wspólnie zrobimy wiele dobrych rzeczy. Oczywiście dla Polski i Polaków. Podjąłem decyzję o wejściu do koła poselskiego Wolni i Solidarni, gdyż uważam, że klub poselski Wolni i Solidarni jest bardziej racjonalny. Obowiązują w tym klubie, w kole, pewne zasady. Jest coś takiego jak odpowiedzialność. I ja całe życie grałem drużynowo, jako młody człowiek i w Ruchu Młodzieży Niezależnej, później w drużynie piłki ręcznej, później w Solidarności. I jestem przekonany, że w sposób tylko uporządkowany, usystematyzowany można osiągnąć konkretne rezultaty.